Cześć moi drodzy, ja się nazywam Damian, aka Śmiet X i dzisiaj utworzymy sobie taki oto Elite Trainer Box Temporal Forces. Więc przechodzimy do openingu. Rozfolowanie. Liczę, czy na drobę? Liczę bardzo, bo miałem nie otwierać. Chociaż no jednak otworzymy. Z racji tego, że tak wyszło. Dobra. Tutaj mamy książeczkę z kartami w środku. Teraz sobie pomniemy. Ale ładny boksik jest w środku. Pokażę. Są rysunki wszystkie, więc to fajnie wygląda. Dobra. Tak prezentuje się boksik. Szkoda, że ustawienie kamery nie pozwala mi na lepsze pokazywanie tego. Dobra, trochę kamery poprawiłem. I tak, co mamy w boksie? Kosteczki, żetonki jak zwykle. Takie oto inne kostki, obrażenia i tak dalej. To wyjmiemy. Przykładeczki ładne. Ładnie się błyszczą. Więc w porządku. Takie oto slajwiki. O, tu są. Czy tak powiem, złote. Kodzik. Kartę promo Future Main. 9 posterków. Stawik energii. Jeszcze bardziej przybliżymy tego Future Maina. W ogóle jest zasłonięty jakimiś roślinami. Nie wiem co oni wykombinowali. Te roślinki trochę przeszkadzają, ale co jest, to jest. Bez owijania w bawełnę przechodzimy do otwierania paczek Temporary Forces. Tutaj wkładało się chyba jedną. Tak jest. Iron Valiant, Sandy Shocks, Reniculus, Metacross, Reverse, Melta i Iron Leaves EX. Dobra, kolejna paczka. Zaczęliśmy od EX-a. Mam nadzieję, że tak skończymy. Córki zagłosi, ale z dużą chrypą dzisiaj. Wkładamy karcioszkę. Zaczynamy od znowu chyba tej samej energii. Hentimer. Urabska. Nie pamiętam tego Pokemona nawet. Reboot Pad. Wow. Arbok. Melmetal. Jest rzadką kartą. Larry. Bardzo piękna karta. W szybkości tworzyłem kolejną paczkę. Stopowałem na sekundę, na minutkę. I nie równałem, że dalej nie nagrywam. Electabuzz. Girafarig. Roselia. Explorer. Iron Hands. Bramblet. Reverse. Electabuzz. Reverse. Bramble, największe gówno. Nawet dwa mamy takie w tym paczce, to nie jest ciekawe. No ale co jest, to jest. Lecimy dalej. No, z problemami paczka. Tego było małe księcie. Otworzyć paczkę.
na kartę do przodu. Tym razem Dark Energy, Slugma, Solasis, Skitty, znowu Electabuzz, Full Metal Lab, Golurk, Fine Art, Shaymin, Reverse Diogen, Iron, Kretz, Iron Turns, rzadką kartą. Lekko tworzę. Znowu. Powinien być kocik. Energię do przodu, więc Cutie Fly. Drillbur. Reflor. Ponita. Shift 3. Dianca Devation. Iron Juggly. Rosilia. Reverse. Skitty Reverse. I Iron Boulder. I Ekik. Wlatuje na salony. Bardzo ładnie. Holograficznie się błyszczy. Dobra, kolejna. Z tym śmiesznym rajku. Kodzik. Powinno być do przodu. Trochę tu już mam bałaganu. Ale może to nam nie przeszkodzić. Girafarik. Roselia. Cutiefly. Ten ziomek. Vikavolt. A Great Task. Rainbow B. Pikachu Reverse. Ale piękna karta. I Roaring Moon. Rzadka karta. A Pikachu bardzo ładnie się prezentuje. Dobra. Kolejny boosterek. Lecimy na salony. Stalowa energia, Chatot, Kotyn, Carvana, Ekans, Lycanroc, Slaughter, Palafin, Emperor, ale piękny Meltan. Rzadko kanto Dudun Spars, ale Meltanik, Kozaczek. To zostały już ostatnie dwie paczki. Bardzo szybko to leci niestety. Czemu mnie nie cieszy? Drillbur, fajny arcik. Bonita, Chatot. Bronzong, Excadrill. Pociena, Cutiefly, Reverse. I Feraligator, rzadka karta. No dobra, no i teraz. Ostatnia szansa w tym odcinku na coś kozackiego, coś, co zmiecie nas z powierzchni ziemi. Napisz w komentarzu, co mogę trafić w tym momencie, co będzie w ostatniej paczce w tym odcinku. Zaczynamy z energią wodną, tak jak chyba bodajże zaczęliśmy, Dirt Week, Pocina. Wigglet, Chabok, Scream Tail, Heavy Button, Aerial Valiant, Reverse Metacross, Reverse Lycanroc i mamy Flutter Maina, rzadką kartę. No niestety. Ale trafiliśmy i tak. Myślę, że bardzo fajne drobki. Taki rzadszy, żeby zafoliowałem. Meltana. Roaring Moon Pikachu to tak dla kolekcji. Iron Boulder, Ribbon Bud, Iron Leaves. No to wziąłem przypadkiem teraz. Nie było tragedii. To chyba mi w miarę zrzuciło się na razie. Może nie cały boksik, ale zrzuciło chociaż część, więc... Jeśli chcecie więcej filmów, zapraszam do komentowania szczególnie. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do zobaczenia. Cześć.